Markety budowlane wprowadziły dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Wymuszony okres przebywania w domu. Niektórzy spędzają na porządkach albo na majsterkowaniu. Sprawdziliśmy z kamerą, jak wygląda sytuacja w popularnych sklepach budowlanych w Jaworznie. W markecie budowlanym na Janie Kantym spory ruch. Aby wszystko odbywało się z zasadami bezpieczeństwa, wprowadzono tam specjalne ograniczenia. Po pierwsze, do sklepu wpuszczana jest ograniczona liczba klientów. Każdy z klientów czeka w kolejce przed wejściem w odpowiednich odległościach od siebie. Przy wejściu każdy jest zobowiązany do dezynfekcji rąk specjalnym płynem. Ochrona nie wpuszcza osób, które mogą wzbudzić podejrzenie złego stanu zdrowia. Przy kasach preferowane są płatności bezgotówkowe, a kasjerki oddzielone są od klientów specjalną osłoną. Wszyscy pracownicy marketu obsługują klientów w rękawiczkach i co chwilę dezynfekują ręce. A w środku towaru nie brakuje, ale każdy z klientów zachowuje bezpieczną odległość. Ludzie starają się szybko zrobić zakupy i bez zbędnych rozmów odjeżdżają do domu.